Jak to było w dzieciństwie? Mówiło się, że kto na bramkę? Najgrubszy. No i co o tym powiesz? Ja nie mogę wam własnej testy wydolnościowej, nie mogę biegać. I to jest jedyny powód? Tak. Ale techniczny zawodnik. Ja. Grało kiedyś. Ale skuteczność Wiktor jeszcze do poprawy, co? To zabawa już. Czyli dopiero zaczniesz na serio grać? Jaki tu wynik jest na razie? Nie wiem, 4-2? 4-3, chyba 4-3. Także stabilnie do przodu. Ale dla twojej drużyny? Oczywiście. Nie ma innej opcji. Ale co, myślisz, że masz po prostu personalnie mocniejszą ekipę? Nie, no słuchaj, my jesteśmy z zespołem, nie? A widzisz, co tu robią. Team Spirit? Tak, dokładnie, my jesteśmy, wiesz. Czyli nawet nie... Już od tamtego sezonu nie pokonali są, także nie ma o czym rozmawiać. Nie wskazałbyś nawet tutaj żadnego... Nie, no takiego słuchaj, najważniejszego zawodnika w waszym zespole. Zetnij sobie tam na kurce, bo macherzy mówią jasno, tutaj żadnych szans dla drużyny przeciwnej. Czyli na razie to jest najniższy wymiar kary, rozumiem? Dokładnie, no słuchaj, no początek sezonu, mówisz, rozgrzewka, bawimy tutaj się na spokojnie, zobaczymy. A bramkarz drużyny przeciwnej, co powiesz o jego dyspozycji? No właśnie, dzisiaj kurczę tutaj popas fenomenalnie, faktycznie, tak? Także myślę, że tutaj Odra może się nim zainteresować, może gdzieś tutaj, może ktoś będzie oglądał, także no, dokładnie. No, musimy zapytać. Bobby! Bo tutaj Kuchy powiedział, że jest zaskoczony twoją dyspozycją pozytywnie. Że podobno życiówka dzisiaj. Jeszcze nie pokazałeś najlepszego? To się dopiero zaczyna. Jakieś taktyki chłopaki tutaj są omawiane? 2-1-2. Piła od bramkarza i do przodu leci. Co są na jakiej pozycji tutaj w futbolu? Napastnik, prawe, lewe skrzydło. Rozumiem, aha. Ale na koncie na razie niezbyt dużo bramek. Jedna z trzech, czy z czterech? Z trzech. No, 33%, dobra pewnie. Pewnie, że tak. Filip Stefani, dobry piłkarz? Dobry, szybki, technik, tak? Dribbler. I długie nogi też, to takie... Myślę, że to pomaga przy takich bezpośrednich starciach. Jeszcze nawierzchnia nie jest łatwa dzisiaj. Oczywiście. No niestety. Tak miało być. Teraz presja na Miliku jest. Co? Presja na Miliku. Milik wkręta. Aktualizacja wyniku, jak to wygląda teraz? Nie wiem. Ale pogrom jest z waszej... Pogrom z waszej strony jest chyba. No ewidentnie, młodzież no nie przyniosła jądersy z domu, nie? Słyszałem, że ty się dorobiłeś ksywy pewnego włoskiego obrońcy na boisku. Też nie znam. Ja jestem sobą. Giorgio Chiellini. Milik, to chyba trzeba poddać już, co? Nie. Jak można pobiegać? No nie, wynik jest nieważny. Dla was to zabawa, widzę, że oni traktują zbyt poważnie to. Dokładnie. Ale pres! Utracimy bramkę, no nie, nie.
Ten widok w obronie nie napawa optymizmem. Świątynia zamknięta. Świątynia zamknięta jest. Louis Buffon. Louis Buffon? Kto to jest? Asysta 7 stopnia. Ale nie ma zbyt dużo roboty na swojej pozycji. Co tu można robić? W obronie się więcej działo. Co? W obronie się więcej działo. Nie, z przeszkolem grasz. Dobra. Zagrajmy 16-5. Za troszkę starszy. Tak, Zarzyk skrupulatnie liczył tutaj wynik. Jak się skończyło? 16-5. Po trzech samobójach. Lekka deklasacja, panowie. Strzelaliśmy do każdej bramki. Jeśli chodzi o grę starzy mąż. No, wy się już tu rozumiecie dobrze po prostu. Dobrze, że przyzwyczaiłeś się do tego. Odkąd jesteś stary. Tak. Nie, no bo wcześniej było inaczej. Wcześniej jak byłem młody, to było nas tak, grę stary. Zrobiliśmy parę transferów. Jeszcze parę przed nami. Czyli od 97, nie, 8 jest stary, tak? Tak. Połowę. Miałem 5 lat i na powodzi pontonem pływałem, jak się robi. Gwardia! O pole!